Witam wszystkich. Słuchajcie, kochani, dzisiaj będzie taki filmik, jak to już nieraz mówiłem, że będę nagrywał z telefonu. I powiem wam, że jest do pokazania dzisiaj coś fantastycznego. Chińczycy, zaraz to zobaczycie, posłuchali mnie, pooglądali moje filmiki i wypuścili wersję testera lająków, słuchajcie, na 8 ogniw. Uwaga, usiądźcie wygodnie, ja to nagrywam. Nie śmiejcie się, ale z wrażenia aż usiadłem na kibelku. I teraz patrzcie się na to, co oni wypuścili. Coś pięknego. Gdzie to jest? No tak, dałem dupę. Nie otworzyłem sobie tego linku. Już chwileczkę, dajcie mi moment. Dobra, jestem z powrotem. Patrzcie się na to. Coś pięknego. 8 ogniw. 2 wentylatory. Wyświetlacz. Wyświetlacz już ma pewne nowe funkcje, jak jakiś wykres. Także Chińczycy, jak widać, oglądają mój kanał, kurde, i posłuchali się w końcu. I tak naprawdę to tego linka wysłał mi mój znajomy. Jak to zobaczyłem, to po prostu padłem na cyce. 97 zł, wersja 8-kanałowa. Ja jeszcze tego tak naprawdę nie oglądałem do końca dokładnie. Tutaj sobie już wcześniej pisałem ze znajomym, bo jak słusznie zauważył, zapytał się od razu, ciekawe jak to jest zasilane. No i 8 lająków, no to już jak mamy wersję, słuchajcie, 4-kanałową, to tam piszą, że na te dwa kanały jedna ładowarka, załóżmy, może być 2-amperowa, na dwa następne też 2 ampery, nie? Jeżeli byśmy chcieli to z jednej ładowarki zasilać, no to minimum musi być ładowarka na 4 kanały 4-amperowa. Tutaj, no właśnie, tutaj jaka ładowarka? Widać, że są złącza ARC, czyli te niebieskie, czyli możemy sobie tutaj podpiąć zasilanie pod jakiś zasilacz. Załóżmy 10-amperówkę, no w tym wypadku to 10 amper najlepiej by się sprawdzał. No i ładować i testować niezależnie 8 ogniw. To jest taka opcja. Bądź też tutaj mi znajomy coś takiego ciekawego napisał, że jakaś ładowarka od iPhone'a czy iPada, która też jest jakaś taka wydajna i ona mogłaby może to zasilić. Nie jestem w temacie, nie wiem jakby to mogło wyglądać, także tutaj musiałyby napisać osoby, które bardziej się na tym znają, wiedzą o co chodzi. No, no dobra, poprzeglądajmy sobie to ich kurde ogłoszenie na AliExpressie, bo to jest kosmos. 8 ogniw wydali wersję. Jaki to jest tasiemiec długi, nie? I zobaczcie, tu są wymiary podane. Coś pięknego. W ogóle jak widać już na tym obrazku, jak się pozmieniały ten ekran do informacji. Podzielono jest na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, wiadomo. Tutaj pierwszy już taki z bliska pokazany ekranik, jak to wygląda. Na razie się nie zagłębiam w szczegóły, ale widać już, że mamy wykres i amperów chyba i voltów. No, robi wrażenie. Czarna płyta w ogóle laminatu już świadczy o tym, że to jest już taki, wiecie, bardziej produkt pro. W poprzedniej wersji miał zielony laminat. Dobra, na razie nie będę się tutaj zagłębiał w te wszystkie szczegóły, bo nie ma na to zbytnio czasu. Dziś jest godzina 24, ja już miałem filmik kręcić o PS4. No, także tak wygląda nowa wersja 8-kanałowa. Jeżeli kogoś to zainteresuje, będzie zamawiał, bo ja prawdopodobnie to zamówię. Jeszcze się zastanawiam, czy nie poczekać po prostu, nie wstrzymać się troszeczkę, bo wiecie jak to jest z tymi pierwszymi wersjami, nie? Że jednak coś tam może być jeszcze niedopracowane do końca, a potem wyjdzie następna wersja, także myślę, że najlepiej sobie poczekać z 2 miesiące, 3, a najlepiej pół roku i dopiero później jakąś taką kupi wersję. No i tu jest cały już chyba tego opis, nie? Także taka... O, tutaj mamy jeszcze te poziomy rozładowania. 3 V do 4,2 V, także spoko. Napięcie zatrzymania rozładowania. 2 V? Słuchajcie, to oni tu już zeszli do 2 V. Nie wiem o co chodzi. Tutaj, że jest 3.
Prąd końcowy 100 mA, 200 mA, regulowany 300 mA. Tutaj mamy coś, pisze, że rozładowania. Patrzcie się. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. O kurde, jak zeszli do 2 V, no to to już świadczy o tym, że jest fajna sprawa. Niektóre ogniwa potrafią chyba do tylu zejść. Nie wiem, nie mam pojęcia, ale 2 V to jest cholernie nisko już, jak na ogniwo 18650, to już tylko rzadkie. Niektóre ogniwa posiadają taką możliwość. Jakieś wysokoprądowe czy coś w tym stylu. Popatrzcie się, jak to pięknie tutaj opisują. Fajnie. O, jest. Voltage curve i current curve. Czyli ten wykres pokazuje i wolty, i amperki. Menu, patrzcie się. Dodali menu nawet. Jakie fajne. O kurna, to może być hit. Jeżeli ktoś prowadzi jakiś magazyn energii, no to coś takiego może mu się przyda, nie wiem. Tu mam na myśli jedną osobę, którą by mogło to potencjalnie zainteresować, ale tak naprawdę nie jestem do końca pewny. Dobra, słuchajcie, nie przedłużam. Podam linka w opisie filmu. Jak ktoś to zamówi, niech napisze w komentarzu, bo korci mnie, żeby to zamówić też. Ale na chwilę obecną coś gdzieś tam podświadomość mi podpowiada, żeby się troszeczkę wstrzymać. Wiadomo, pierwsze emocje zawsze są najgorsze, najgorszym doradcą. No i poczekajmy troszeczkę, nie? Tak mi się wydaje. Dobra, tyle w temacie. Pozdro i czekajcie dzisiaj może na filmik z PS4, bo już za chwilkę chyba zasiądę do rwania gniazda HDMI. Pozdro, trzymajcie się.